witam w kolejnym tripie. Korzystając z ładnej pogody, wybieram się na rower. Plan jest taki, żeby jechać, trochę pojeździć po lesie, znaleźć jakiś fajny punkt widokowy. Nie ma na razie wiatru, może się uda odpalić drona. Mam Mavica Mini, także przy silnym wietrze się boję nim latać, bo jest bardzo lekki. Zrobić parę fajnych ujęć Doliny Sanu. Zjeść jakiś lio na obiad, wypić kawę, no i wrócić. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Zapraszam na tripa. Przez rezerwat Kozi Garb. W poprzednim filmie było parę ujęć z tego rezerwatu. Tutaj się zaczynają górki. Na kamerce to szeroki kąt, to spłaszcza, nie będzie to tak oddane wiernie, no ale wierzcie mi, są tutaj górki. Przydałby się elektryk, może kiedyś. Nie no, w sumie nie jest jeszcze tak ze mną najgorzej kondycji, z moją kondycją. Próbowałem trochę przez zimę potrenować na trenerze, chociaż trenerze traktuję jako zło konieczne, bo no nie lubię. Ale ta zima była taka lajtowa, że dało się trochę pojeździć nawet na zewnątrz. Także teraz są chłodniejsze noce z przymrozkiem niż w zimie. Pierwszy większy podjazd dzisiaj. Ale nie ostatni. Pierwsza zadyszka. Jadąc przez las to jest fajne, że nie czuć w ogóle wiatru. Jak jechałem kawałek drogą główną na otwartej przestrzeni, niby nie ma dużego wiatru, ale zawsze ten wiatr jest większy niż w lesie. Zaczęły się wartepy. W fullu to jest fajne, że wszystkie dziury wybiera. Mam też hardtaila. To jednak teraz jak siadam na sztywniaka, to się czuję normalnie, wszystkie kości czuję. A full to ma jednak komfort. Wiadomo, przy podjeżdżaniu troszkę buja damperem, troszkę się siły traci. Mimo że mogę tylko zablokować, ale on i tak nie jest w pełni zablokowany. Zawsze coś tam się ugina. I to... To będzie widoczne, ale zobaczcie, jaka jest susza, jaki jest niski poziom wody w Sanie. Ja tutaj od dzieciaka jeżdżę co roku. No jest tutaj w ten odcinek płytki, ale nie aż tak. Jest normalnie jak w lecie, jak w upały. Taki stan wody. Niech coś w końcu popada, bo później będzie żywność bardzo droga. W miejscowości Sielnica. Łobądki sobie pływają po rzece San. A tutaj nowy most, niedawno oddany do użytku. Także można urozmaicać teraz trasę, przejeżdżając na drugą stronę Sanu. I tam są fajne, takie dzikie tereny, mało zaludnione po drugiej stronie Sanu. Jestem w miejscowości Słonne. Przechodzę przez rzekę San. Po kładce, jak widać. Takie mam widoczki. Fajnie jest. Thank you.
Więc chciałem polatać dronem, porobić tutaj fajne ujęcia rzeki San, mostu, ale zerwał się taki wiatr, że aplikacja zaczęła mnie ostrzegać, musiałem wylądować. Jakie tutaj strome podjazdy. Tutaj za kawałek dalej się zaczyna szlak pieszy. Są naprawdę strome podejścia. Będę musiał rower prowadzić, bo więcej energii tracę jadąc niż prowadząc. A prędkości podobne rozwijam. Czy go prowadzę rower, czy jadę. Jaki fajny wąwóz. Tutaj po lewej znajduje się ośrodek wypoczynkowy. Nie pamiętam nazwy. Zaraz przeczytam to. Powiem. Oj, tutaj fajny zjazd by był. Ale trzeba w górę. Później będzie zjazd. W lesie cisza, spokój. To jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Można się zresetować. O. Zaczynam się robić głodny. Trzeba znaleźć jakąś miejscówkę na obóz. Mini obóz i pewnie będę się brał za obiad. Przygotowanie obiadu. Także myślę, że to szybko, sprawnie pójdzie, bo mam liofilizant, mały kardicz z gazem. Wystarczy zaleć wrzątkiem i obiad go. Odczeka 10 minut i obiad gotowy. I później kawusia jeszcze w lesie. Zapomniałem cukier wziąć, ale i tak będzie smakować. W lesie to po wysiłku. Kawusia inaczej smakuje niż w domu. Wyjechałem z lasu na polanę. Tędy wiedzie szlak. O, tutaj są jakieś tabliczki informacyjne. Piątkowa Cerkiew, 2,4 km. Słonne 1,7. Dobra, fajna miejscowa. Czas na obiad. Dobra, robię obiad. Co dzisiaj szef kuchni poleca? Spaghetti chyba, tak? Po bolońsku. Dobra, zjem wszystko, bo jestem głodny. Kurde, jakoś by osłonę od wiatru zrobić, bo mam mały kardicz. Dużo gazu mi pójdzie. O, może ty z tego zrobię. Zapomniałem zabrać ze sobą osłony kardridża. A troszkę wieje, to zrobiłem skory. Nie wiem, czy to będzie widać. Osłonę. Spróchniałe drzewo. Oderwałem ze spróchniałego drzewa korę. I mam osłonę od wiatru. W terenie nawet gorzka kawusia smakuje. Musiałem czegoś zapomnieć, przecież zawsze tak jest. Osłona od gazu i cukru do kawy. Ale i tak jest fajnie. Thank you.
Jadę zobaczyć cerkiew piątkowej. Ruska piątkowa to jest. Pod wezwaniem świętego Dymitra w Piątkowej, datowana na 1732 rok. Później oczywiście kilka razy remontowana, odrestaurowana. Znowu pod górę. Słonne 3,5 km, wybrzeże 4,4. Jadę na wybrzeże. Zatoczę taką pętlę. Ale kolejny. Ale full da radę. O kurczę, jak fajnie. Fajnie, cień. Wreszcie cień. Na fullu to się leci po takich kolejnach. Nadleśnictwo Dynów. Fajny teren. Jest gdzie jeździć. Zobaczcie, jak pięknie. Tylko jeździć rowerem. Ta przestrzeń, ten spokój. Tylko się rozkoszować taką aurą i takimi widoczkami. Thank you.
powrót do domu. Zatoczyłem taką pętlę. Fajny trip. Pół dnia uciekło. Pogoda dopisała. Nie za gorąco, nie za zimno. Także fajnie spędzony dzień. Zataczyłem dzisiaj fajną pętlę. Nie wiem ile kilometrów zrobiłem, nie wziąłem licznika. Nieważne, fajnie minął mi dzień. Jeżeli się podobało, to zapraszam do dawania kciuka w górę, subskrybowania kanału, udostępniania, wpisania komentarzy i do następnego. Cześć!